Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Między jednym i drugim programem wyszedłem na takiego Dymka. No i sobie tak przyklęknąłem, przykucnąłem właściwie. On podchodzi do mnie, siedziałeś w więzieniu, bo wszyscy tak robią. Był kiedyś boks w Skarżysku-Kamiennej, coś jakiś... Pamiętam, że kiedyś galę zrobił Marcin Najman. To kiedyś prowadziłem. To musiało być dobre. Maciek, ale nie rudy Maciek. To jest takie, nie wiem, do czego pijące pytanie. Patrz na Maćka Miczkina. I na inne. Czy to wróci? A nie rudy Grzesiek? Jak już był... Witajcie serdecznie w quizie pod napięciem. Dzisiaj emisja quizu pięściarskiego. To będzie numer 3, jeśli chodzi o tę specyfikę. W studiu oczywiście wielcy. Maciej Miszkin i Janusz Pindera na tym samym skrzydle będą starali się z lewej strony zaatakować swoich przeciwników. Witajcie. Dzień dobry. Ramię w ramię. Ci dwaj, jeden znakomity teoretyk, drugi fenomenalny praktyk. A z drugiej strony mężczyźni w jasnych barwach. Kacper Bartosiak i Hubert Kęska. Witamy cię serdecznie. Publicysta, autor książek o pięściarstwie. Janusz, a propos dawnych lat, pamiętam, jak uczyłeś mnie boksu, wiedzę o boksie, przekazywałeś mi ją. Bardzo mało publikacji się ukazywało na rynku, to były inne czasy, jeśli chodzi o pięściarstwo. Ja pamiętam, kiedyś dzwoniłem do Lucjana Olszewskiego, bo chciałem pewną wiedzę posiąść. On mówi, a z jakiej okazji pan dzwoni? Ja mówię, bo mamy taką transmisję w TVP i tak dalej, chciałem właśnie się dowiedzieć na temat czegoś tam więcej. On mówi, to pod warunkiem, że pan zaprosi do studia, bo inaczej ja tylko nie przekazuję korespondencyjnie. Ale coś w tym jest. Było ciężko wtedy zdobywać tę wiedzę gdzieś tam z zagranicy i tak dalej, i czytać o boksie. No przecież nie było praktycznie rzecz biorąc w jakimś przekazie, jakimkolwiek boksu zawodowego. Natomiast myślę, że nie została wykorzystana ta cała kopalnia wiedzy tych naszych mistrzów, którzy jeszcze wtedy żyli. Teraz mogę mieć sam do siebie też o to pretensje, bo jak sobie przypominam te rozmowy na przykład ze Stasiem Zalewskim, masażystą tych wszystkich polskich najwybitniejszych. No to kiedyś pamiętam, robiłem notatki z tego, jak teraz spojrzałem te notatki, to kapitalne rzeczy, być może w jakiejś tam formie kiedyś jakiegoś rozdziału, no ale to zostały rzeczy pewne zaprzepaszczone. Przecież to, jak Jurek Kulej opowiadał o przeszłości. Mogłem dyskutować, jak Jurek mówił, różnie o współczesnym boksie. Natomiast jak mówił o przeszłości, jak mówił o tym, ile kosztowały lody kasaty, prawda, ile trzeba było dzielić na ile części, żeby tanio wychodziło. Jak mówił o tych związkach ze światem artystycznym tutaj, bo był to bardzo mocny związek, no to naprawdę słuchało się z otwartymi oczami. Także parę takich wywiadów udało się zrobić, ale nie w formie książkowej. Moim zdaniem za mało i było i reportaży telewizyjne dotyczące tego typu historii, bo Amerykanie na przykład świetnie robią takie dokumenty o wybitnych postaciach, jak i również książek o tych ludziach. Maciek, zanim oddam ci głos, bo widzę, że chcesz coś powiedzieć. Jeszcze a propos Jurka Kuleja. Ja byłem bardzo bliski już, żeby zrobić taki dokument fabularyzowany, bo nawet Jurek wymyślił coś takiego, żeby pokazywać takie scenki czarno-białe, jak on ze swoimi rówieśnikami, jako tam młodzi chłopcy kopali piłkę pod klasztorem jasnogórskim, odbijali od muru klasztoru i tak dalej, i tak dalej. Na pewno byłyby to fajne sceny, chciał pokazywać, gdzie to rzeczywiście się odbywało. A ja też a propos świętej pamięci ci Jerzego Kuleja, bo ja kiedyś miałem okazję studiować dziennikarstwo na WF-ie podyplomowo i byłem na praktykach w Telewizji Polskiej. Tam nam odtwarzano komentarz Jerzego Kuleja chyba z turnieju już tam. On był jeszcze młody, był zawodnikiem i tak polemizował z dziennikarzem, z którym komentował, wchodził z nim w dyskusję, nie zgadzał się często z jego zdaniem, prostował bardzo ładnie, w grzeczny sposób, ale naprawdę logicznie tego dziennikarza i jakby to kłóciło się z tym Jerzym Kulejem, którego pamiętam za czasów, kiedy komentował jeszcze moje pojedynki, kiedy dał się często spychać, kiedy nie miał swojego zdania i kiedy na temat współczesnego boksu zawodowego wypowiadał się czasem dla tych, którzy w tym siedzą, mocno kontrowersyjnie. Także rzeczywiście imponował wtedy swoją wiedzą i taką bystrością umysłu w tamtych czasach. Ja odnosiłem wrażenie tylko tak na zakończenie, że w tych rozmowach tak zwanych prywatnych, bo zawsze przewijały się naprawdę bajeczne historie, Jezu, natomiast podkreślano zawsze, pamiętam, nawet z takimi dobrymi, wiedziano, że nie mam ciągnąć do jakichś sensacyjnych historii, zawsze byłem szczelny, jeśli chodzi o tego typu historie, zawsze mówili nawet ci moi najbliżsi przyjaciele ze świata sportu, Janusz, ale prywatnie, tak? Prywatnie. A ja pamiętam jedną z pierwszych anegdot, jak się poznałem z Jurkiem Kulejem, my jechaliśmy, pracowaliśmy w Wizji Sport, w Madison odbywała się akcja, tam między innymi drugim programem wyszedłem na takiego Dymka. No i sobie tak przyklęknąłem, przykucnąłem właściwie. On podchodzi do mnie, siedziałeś w więzieniu, bo wszyscy tak robią. Papierosy właśnie w miejscach izolacji. Słuchajcie, zapraszam pana Grzegorza, bo on tu będzie czuwał nad nami, bo niestety reguły tego programu są
bezlitosne, za błędy razimy prądem. Tutaj dla Huberta informacja, bo koledzy pozostali już mieli okazję. Panie Grzegorzu, wszystko gra i jeszcze buczy. Nie naruszony, więc... Tak jest. No to ma, proszę szczególnie na tego młodziana patrzeć, bo on jeszcze nie ma z tym nic wspólnego. Nie prądem, delikatnie proszę traktować. Bohaterów prądem jak można, nie? Słuchajcie, tak to wygląda. No i cóż, cztery kategorie, przypominamy, podobnie jak w quizach piłkarskich, ta drużyna, która prowadzi i po raz pierwszy zdarzyłoby się, że ktoś nie wcisnie swojego przycisku, wówczas tej drużynie przypada obowiązek odpowiedzi na pytania, a później to już na przemian, zależnie od tego, jak to będzie wyglądało. Życzę panom powodzenia, aby te pytania, których jeszcze nie widziałem na własne oczy, były takie, z którymi będziecie sobie świetnie radzili. To jest też przecież bardzo szeroka tematyka, pięściarstwo i ten boks zawodowy, i polski, i tak dalej. Cztery kategorie mamy tutaj. Panie i zaczynamy. Panie Nuszu, sprawdził pan, czy nie mamy wolniejszych tych? Nie, nie, to dzisiaj jestem przygotowany na walkę poważną. Słuchajcie, kategoria wielkie walki, taka mi się tutaj pojawia jako pierwsza. I pierwsze pytanie od kogoś, kto nazywa się, uwaga, Arriba. I oto treść tego pierwszego pytania, przypominam, w quizie pięściarskim. W 1993 roku doszło do historycznej walki między Julio Cezarem Chavezem a Pernelem Whitakerem. Whitakerem niektórzy mówili. Jaką punktacją zakończyło się to starcie? Pamiętasz? Nie. Tak wcisnąłeś? Pamiętam, że... Whitaker na pewno leżał był liczony w ostatnim starcie i było przerwane kontrowersyjnie. Przecież. Ale to chyba nie ta walka. Z Taylorem. Z Meldykiem Taylorem. To była z Meldykiem Taylorem. Natomiast jakie była punktacja, mówisz, ale co, tylko czy... Punktacja. Mam takie punktacja. Pytanie związane ale z punktacją. No możemy przyjąć, że nieszczegółową. Tak, tak, tak. No dobrze. To by było, jaki był werdykt. Jaki był werdykt, tak. Ale to było jako, takie pytanie, jakby było, jaki jest werdykt. Dobrze, wobec tego przyjmujemy z apelacji. Punktacja to punktacja. Tak byś odpowiedział, tak? Punktacja musi być. No, nie, tak mi się wydaje. No, tak jakby nie, dobra, okej. Panowie, no punktacja. Chciałem złagodzić, że tak powiem, wymiar. Tak. Ale to wymiar kary. Dramatyczności zdarzenia. Słuchajcie, to ja nie pamiętam, jaka była w sobotę. Punktacja z 90. Ja pamiętam, było dwa razy 117, 111, raz 116, 112. Ale mówisz o czym? Dwa razy 116. Raz było 117, 111, dwa razy 116, 112. I raz 117, 111. Tak, było. Tak, a ja pamiętam 118, 110. Czyli pamiętamy w sobotę. No, to natomiast wygląda to w przypadku walki właśnie tej, o której traktuję pytanie. No Maciek, no. No wynik, domyślam się, że wiecie czy nie wiecie? Nie, no wtedy, słuchaj, ale w tym momencie, jak nie znam dokładnie punktacji, to co będę się wygłupił? Julio Cezar Chavez, Pernel Whitaker, ty wiedziałbyś, jaki był werdykt? Punktacji dokładnej nie. Punktacji nie. Werdykt był sprawiedliwy w każdym razie. Tak. Ale tylko nie pamiętam, czy jednogłośną. Wydaje mi się, że nie jednogłośną, ale przy dorynku. Proszę bardzo, no cudno, panowie, przechodzimy do... A mi się wydaje, że jednogłośno. Przechodzimy wobec tego, bo nie odpowiadacie. Jeżeli mówisz o szczegółowej punktacji, to ja w ogóle się tego nie podejmuję, no. Ale komputer się podejmie kopnięcia was ewentualnie. Zobaczymy. Proszę bardzo, nie. Udało mi się, cholera. Robi co chce. Na tym to polega. Otóż był to remis. Faj sędziowie dali 115-115, no. Jeden dał 115-113 dla Whitakera. No tak, no ale to remis był, no. To tak. No zatrzymana seria 81 do 0. Panowie, ale mam prośbę, no nie wygłupiajmy się z tymi szczegółowymi stacjami, no bo przecież to było, 115, milion, panowie... było milion walk panie w historii... Panie Januszu, słuchajcie, jak się umawialiście? Było milion walk w historii zawodowego boksu, to... Natomiast... Słuchajcie, bo ja... Tak, ja muszę panom powiedzieć, że w ogóle jak oglądałem poprzednie odcinki, to w ostatnim odcinku to ja znałem tylko odpowiedzi na pytania dla widzów. Słuchajcie, ja skończyłem prawo, gdzie to jest takie, też dużo trzeba... zdawać egzaminy, no pamięciowe są, powiedziałbym, w dużej mierze. Pamiętam jak wybitnego profesora karnistę, jak miałem indywidualny tok studiów na prawie, w prawie karnego, powiedział wyraźnie, panowie, no nigdy się nie uczcie tego na pamięć, chociaż sam egzaminował z tego. Ja wiem, tylko Janusz, elementy taktyki w tym programie też są bardzo ważne. Ja wiem, że są ważne, ja dlatego nie zaprzeczam. Można wypuścić przeciwników na takie pytanie. Wywieszamy białą flagę. Okej, dobra. Pierwsze koty za płoty, przy okazji wprawienie się w ale jestem szybki. Ale jestem szybki. Tego quizu.
I uwaga, Evander Holyfield, znów przypominam kategoria Wielkie Walki i tym razem pytanie od Adiosa. Evander Holyfield w latach 2000-2001 mierzył się z Johnem Ruizem 3 razy z rzędu. Wymień chronologicznie ostateczne wyniki tych pojedynków, tak jak po kolei te 3 walki, jakie miały werdykty. Evandera Holyfielda z Johnem Ruizem. Tu już nie chodzi o dokładną punktację, tylko co, kto, jak i tak dalej, nie? Evander Holyfield, John Ruiz, lata 2000-2001-3. Pierwszy wygrał Holyfield, bo był rewanż. W drugim był... Nie, tylko czy w drugim był remis, czy remis był w trzeciej? Ja bym stawiał na drugą, jeżeli by on doszło do trzeciej. Że to, że drugą wygrał... Bo nad czym się zastanawiasz? Zastanawiam się nad co w drugiej walce było. Czy w drugiej walce wygrał Ruiz, czy był remis? I po trzeciej walce na pewno nie było ciągu dalszego, to wydaje mi się, że znaczy, że wygrał wtedy Ruiz już. Panowie, 5 sekund. No dobra, no to pierwszą wygrał Holyfield, druga remis, trzecia Ruiz. Komputer, proszę bardzo. Ajajaj. Pierwsza walka wygrana przez Holyfielda, druga przez Ruiza, trzecia zakończona remisem, jest 1-1 w quizie. Trzeba puszczać od czasu do czasu. Tak. No właśnie, na tym to polega. To tak samo jak Maciek Bling. To już wiemy. Nie każdy raz na wymianę ciosów. Akurat z tym miałem problem. Okej. Okay. Słuchajcie, gonimy do pytania numer 3. Słodko-gorzki przygotował to pytanie dla was z tejże kategorii Wielkie Walki. I uwaga. Kto pokonał Roberto Durana w rewanżowym pojedynku, do którego doszło? Sugar Leonard. Ja już podpisuję się pod tym. Nie mam wyjścia. Proszę bardzo, komputer. Tak jest, macie drugi punkt. Chodziło oczywiście Sugara Ray Leonarda, chodziło datę 25 listopada 80, co mogłem jeszcze doczytać, ale już... Kolega Duran. Przygotowani do... Do Panamczyk. Całe pytanie brzmiało, kto pokonał Roberto Durana w rewanżowym pojedynku, do którego doszło 25 listopada 1980 roku. Stawką pojedynku był pas kategorii półśredniej. I przechodzimy do pytania numer 4. Pytanie też pod nazwą wielce mówiącą. Statystyki są brutalne. O. I uwaga, oto treść pytania. W jakim dokładnie wieku lata, miesiące i dni? George Foreman pokonał Michaela Murera i stał się najstarszym mistrzem świata w kategorii ciężkiej w historii. Można się pomylić o 10 dni. Uwaga, panowie. Można się pomylić o 10 dni. Przypominam, że taka jest zasada, że ta drużyna, która prowadzi na początku... Dobra, będziemy, widzę, że bał się. Ja w tym momencie wejdę w tą akcję. To oczywiście jest ryzyko duże, bo to nienawidzę statystyk. To same kłamstwa. Natomiast 45 lat, 6 miesięcy, 152 dni. Maciek, zgadzasz się? Nie, no jak 6 miesięcy, 152 dni, nie może być. Nie, a masz rację. No jeszcze raz, bardzo słusznie. Ale to by chyba komputer przeliczył. Nie, to byłoby źle, masz rację. Wyszłoby za dużo. Jeszcze raz. 45 lat na pewno. Te miesiące 200-dniowe takie są. Nie. Ale mówisz w miesiącach, tak? Tak, podane jest ile w jakim dokładnie wieku. Lata, miesiące i dni. Możesz powiedzieć lat i wtedy już bez podziału na miesiące. Nie, czekaj, bo on na pewno nie miał 46 lat, czyli... Możesz sam lata i dni powiedzieć. Jak... Tak jest, to powiem 45 lat i 152 dni. Maciek spojrzał bardzo mocno. Ja się przychylam. Nie wiem, no tak sobie... Okej, proszę, zobaczymy, czy komputer się przychyli do tego. Uwaga, muszą proszę policzyć, bardzo, komputerze, przychylasz się? Komputer się, cholera, nie przychylił. Jest 2-2 zatem. 45 lat, 9 miesięcy i 27 dni. Albo tak się Janusza, 45 lat i 299 dni. 299. A ja na drugim raz zamarłem. To dziwne. Na drugi raz bierzemy, że to najwyżej dostajemy prądem. Sprawdzimy to. Jest 2-2. Bo ja pamiętam tą... pamiętam tą historię, ale to wierzę tutaj tym, że to robili. Że było prawie 46 lat, tak? No to tak, tak wyszło. Nie, ale... A 200, poza tym to pytanie, tak, jest o tyle zasadne, że często pojawia się w artykułach prasowych wyliczenie dokładne. Ci rekordziści to wszystko 200, tak. Ale nie wiem, czy było 299 dni.
Ale dobra. Ale był bliżej. Świat goni do przodu. Słuchajcie, no tak. Jest 2-2. Pytanie, które decyduje dobra. O tym, kto tę pierwszą cząstkę odpowiedzi odwaga ukarana. W kategorii wielkie walki wygra. Pytanie od widza. Przepraszamy za brak niku autora. No trudno. No name tak zwany zadaje takie pytanie. Jakim bilansem zakończyła się długa, trwająca 9 lat od 1942 do 1951 roku batalia między Jackiem LaMottą i Rayem Robinsonem? Robiliśmy razem program. Robiliśmy to. Zakończyła się ta batalia. Bilans rywalizacji. Wygrał pierwszą walkę Robinson, w rewanżu wygrał LaMotta, no i potem wygrywał wszystko Robinson, czyli tak. 5-1. Tak jest. No, i komputer. Robiliśmy razem ten program. Tak, że proszę bardzo. Tutaj kwestia refleksu odegrała rolę 3-2. Dla zespołu w t-shirtach ty masz... Salvadora Sancheza. No właśnie. No wielkiego. Właśnie. Może dzisiaj będzie pytanie o niego, nie pogardziłbym. I proszę Państwa, dla Państwa pytanie, chwila oddechu. Daniel Jimenez ustanowił rekord w najszybszym zakończeniu walki o Mistrzostwo Świata prestiżowych organizacji WBC, IBF, WBA i WBO. Ile potrzebował na znokautowanie Haralda Gejera? To jest pytanie do widzów. Państwo być może już ci najszybciej reagujący wiedzą. Jeszcze dajemy chwilę. Panowie mniej więcej orientujecie, ile ten najszybszy nokaut. 30 kilka sekund? Tak? Nie, szybciej. 17. Fantastycznie. 17 sekund. Brawo. 3 września 1994 roku miało to miejsce. Ale bez punktu, tak? No ale ale to dajcie jeden, bo... dobrze spełnionego obowiązku. Dobrze. Jeden i przechodzimy, panowie, do drugiej kategorii. Okay. Druga kategoria nosi nazwę Polskie Liny. Nie chodzi o taternictwo, nie chodzi o inne rzeczy, tylko chodzi o pięściarstwo. Naciskaj tu szybko. W którym, to jest pytanie od Michała z Opatkowic, w którym roku tytuł Mistrza Europy w boksie zdobył Przemysław Saleta. Kurczę, no. Ajajajaj. W którym roku Przemysław Saleta? Mówisz o walce z Krasniczym. Maciek w dobrej formie. Teraz, bo ja później nie polecam. Pamiętam, że było ciepło. Nie, nie. To było ciepło. No, jasno, że było ciepło. Powiem więcej. Pojechał pociągiem. To chyba wystarczy. Nie wiem, czy otwiera... Odtworzymy ale nie wiem. Ja nacisnąłem tylko dlatego, ale... że już był przy narodzinach Przemysława. Ostatnio oglądam inspektora Poirot, a więc spokojnie. Muszę tutaj sobie od tyłu zobaczyć pewne historie. Później miał, bronił tego pojedynku, czy tego tytułu w walce z Turkiem, Samil Samem. Komentowałem w Szwerinie i to było już jesienią. A więc mamy rok 2002. Komputer, proszę bardzo, weryfikujemy. Brawo, 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 szapoba, fantastycznie. 2002 rok, 20 lipca, ja miałem rację, było ciepło. Pamiętaj, że z Iwanem Krasniczym, RTD, 8 runda, rywal nie wyszedł do kolejnego starcia. Tak to zgadza się. Panowie, polskie liny wciąż, trzymajcie się polskich lin bardzo mocno. Pytanie od kogoś, kto nazywa się To nie ten kraj nad Wisłą. Legendarny polski pięściarz Zbigniew Pietrzykowski walczył na Igrzyskach Olimpijskich i zdobył 3 medale. W jakich kategoriach wagowych? Łatwe. No. Pierwsze, 56... Mówisz o Igrzyskach Olimpijskich, tak? Tak, o Igrzyskach Olimpijskich. Rok 1956, kategoria lekkośrednia, porażka z Laszlo Papen. Rok 1960, kategoria półciężka z Cassiusem Clayem i rok 1964, Tokio z Rosjaninem, Związek Radziecki, Kisielowem. Ale w jakiej kategorii? Półciężka. Komputer, proszę bardzo, weryfikujemy błyskawicznie. No, tak jest, być, kolejny tak. Punkt na wasze konto. Prowadzicie 4-3, tak jak Janusz Pindera powiedział, 56 rok, Melbourne, brąz w lekko średniej, później srebra w półciężkiej w Rzymie i w Tokio. Też niestety nie ma już z nami. Brąz. Tak, ale piękna sprawa jest, że w ostatnim czasie ta historia jest odświeżona i że w zasadzie każdy może po nią sięgnąć. Ja, jeśli chodzi o historię Zbigniewa Pietrzykowskiego, no to natknąłem się na nią dzięki pracy Leszka, który napisał książkę, moim zdaniem bardzo dobrą, bardzo fajnie przygotowaną i polecam każdemu. Jeżeli... A twoja ostatnia pozycja, zrozumieć boks. Zrozumieć
boks, tak. To bardziej o boksie zawodowym polskim współczesnym i to jest taka pozycja, gdzie nie mówimy koniecznie o mistrzach, których zresztą też wielu nie mieliśmy, czy świata, czy Europy, tylko mówimy o takim przekroju ludzi boksu, bo moim zdaniem to lepiej oddaje istotę taką bardziej społeczną tego sportu. Zresztą Maciek jest i pan Janusz również, to są bohaterowie tej książki, więc... Wracając jeszcze do tej książki o Pietrzykowskim, to jest naprawdę bardzo dobra robota. Jakby nie było syna dwukrotnego brązowego medalisty olimpijskiego, czyli Leszka Błażyńskiego. Leszek junior naprawdę zrobił, tutaj naprawdę wykonał kawał dobrej roboty, dużo rodzinnych historii. Ponieważ znałem Zbigniewa Pietrzykowskiego, miałem okazję z nim wielokrotnie rozmawiać i robić inne materiały, wywiady czy jakieś reportaże, to muszę przyznać, że to naprawdę jest fajna. Fajna książka, warto, żeby każdy, kto lubi boks, miał ją na swojej półce. Ma pan, Zbigniew był rzeczywiście bardzo sympatyczną, pogodną postacią, też miałem okazję kilka razy z nim rozmawiać. Panowie, przechodzimy do kolejnego pytania z kategorii Polskie Liny. No i właśnie, pytanie znów pozostające jakby w tym trendzie, pytanie od XXX. Naszego abonenta, ile złotych medali Mistrzostw Europy zdobył rzeczony Zbigniew Pietrzykowski? Ile złotych medali zdobył Zbigniew Pietrzykowski? Tak, no to pytanie wyjątkowo proste. 4 złote medale Mistrzostw Europy. Był pierwszym, który tego dokonał, a później wyrównał to bułgarski zawodnik Mustafow, który zmienił nazwisko na Iwajło Marinow. I proszę Państwa, tak, jest oczywiście, zgadza się, najpierw brązowy medal Warszawa 53, później już złote Berlin Zachodni. Ale to było 4 złote w odpowiedzi. 55, proszę. Były wszystkie wymienione pytania? Tak. Nie, było pytanie. Nie, ile złotych medali? Nie było. A ile złotych? Dobra, dobra, złotych. Nie, bo dobra, bo jest brąz w tym. 50, walka o swoje, tak? Trzeba pilnować, nie, cały czas być czujnym. Myślałem, ja powiedziałem o tym brązowym medalu. Dzisiaj pisałem o Mistrzostwach Europy w Warszawie, przegrał z Walesem, także to tak. No, doskonale wiem. Tak jest, komputer, tak jest. Komputer potwierdza tak formalnie jeszcze wasze zwycięstwo w tej kategorii, w tym pytaniu. Macie kolejny punkt na swoim koncie. I proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego pytania. To jest pytanie zadane przez Darka ze Skarżyska Kamiennej. Był kiedyś boks w Skarżysku Kamiennej? Coś jakiś... Pamiętam, że kiedyś galę zrobił Marcin Najman. Tam kiedyś prowadziłem. To musiało być dobre. Felix Sawon. Kilkakrotnie w swojej karierze mierzył się z Polakami. Wymień 3 zawodników reprezentujących Polskę. Przepraszam, może za szybko. Andrzej Gołota. Ale nie, dobrze, to zaczynamy. Nie, z Andrzejem Gołotą walczył na mistrzostwa. Mam 3 polskich zawodników. Nie musisz nawet mówić kiedy, jak pamiętasz, to oczywiście. Dobra, natomiast... 85. rok Mistrzostwa Świata Juniorów w Bukareszcie. Przegrana przed czasem Andrzeja Gołoty, to był Jener Waldner. Jeszcze tak na jasności doczytam moment, w którym przerwałem, gdyby tak jeszcze wątpliwości były. Felix Sawon kilkakrotnie w swojej karierze mierzył się z Polakami. Wymień 3 zawodników reprezentujących Polskę, z którymi... No, z którymi walczył prawdopodobnie w tej sytuacji. Krzysztof Rojek na Igrzyskach w Barcelonie, zwycięstwo przed czasem w pierwszej rundzie. I teraz jeszcze czekaj, muszę wymienić trzeciego. Zatykanie. Nie, zawodowym czy nie był, to nie, jest prosta sprawa. Ale Zatyka nie walczył z tym? Moim zdaniem walczył Zatyka, ale zaraz muszę, ale czekaj, muszę, musiałbym znaleźć, bo tak Gołota później już się z nim nie spotkał. W historii seniorskiej już się z nim nie spotkał. Niech sobie tak gdzieś wrócę, wiesz, bo do tego zastanawiam się. Czy nie walczył z nim? Czas leci 10 sekund jeszcze, panowie, niestety. Czasami Wojtek Matko z nim nie walczył. Nie, był jeszcze jeden taki, który się go bardzo obawiał, oprócz Gołoty, ale ja myślę, że to będzie Zatyka. Ja bym stawiał na Zatykę. 5-4. No dobrze, tak, będzie Zatyka. Jeszcze raz. Gołota, Rojek, Zatyka. Proszę bardzo, komputer. Tak jest. Brawo. No w tej kategorii idzie, panowie, jak burza. Był jeszcze Wojciech Bartnik. No właśnie, to co ci mówiłem, że Bartnik Zatyka. Zatyka Gołota i Krzysztof Rojek. I kochani, ostatnie pytanie z tej kategorii Polskiej Liny. Może przynajmniej uda wam się ten jeden punkt wyrwać przed półmetkiem. Bramka honorowa. Rywalizacji. Tak. Adinos tym razem, nie Adios, zadaje pytanie. I pytanie jest następujące. Uwaga. Z kim w finale Igrzysk Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku zmierzył się Jerzy Kulej? Kubańczyk Reg Wafers.
Maciej. Roześmiał się szeroko i owialnie. Enrique. Panowie natomiast musieli cierpieć. Imię Enrique. Zamknąć tę pigułkę. Proszę bardzo. Panem Januszu. Człowieka myślina tylko. Taka teoria zakończyła się ni mniej, ni więcej, tylko takim rezultatem 5-0. I teraz pytanie do widzów. Możecie na chwileczkę się tam pogrążyć w jakichś swoich naradach, dyskusjach i tak dalej. Szczególnie z tej strony proponuję. Ile spośród 8 porażek na zawodowych ringach Przemysław Saleta poniósł przed czasem? Ile na 8 porażek na zawodowych ringach Przemysław Saleta poniósł przez czasem? Wiecie panowie, czy nie? Tu wam dam szansę. No większość. Wszystkie chyba. Moim zdaniem wszystkie, tak. Moim zdaniem wszystko przegrał. Wszystko. No i tego należało dowieść. Tak się to kończy. Wszystko przegrał. Jak się czujesz z wynikiem 3-7? Bo ostatnio zdaje się w tych naszych premierowych dwóch programach cały czas... No kiepsko, nie musiałem gonić jeszcze ani razu do tej pory, więc mówiłem, że rozbijacie... No właśnie teraz tak naprawdę charakter Kacpra poznamy, no bo do tej pory... Musisz prowadzić i wygrać, tak. Natomiast sztuką jest odrobić straty, podnieść się i tak dalej. W kryzysowym momencie, jak to w ringu. Oczywiście, tego wam życzę. Słuchajcie, masz już obok siebie człowieka, który debiutuje w programie, ale pamiętaj o jednym, że tutaj refleks też decyduje na temat tego... Tak, na razie zawodzi. Przejmuje na pytanie. Na razie zawodzi. Refleks też. Uwaga, przechodzimy do kategorii ringowa historia. Pytanie od widza, który zowie się znowu historia lubi się powtarzać. I pytanie brzmi, jak nazywał się polski bokser, który został zmuszony do udziału w Mistrzostwach Europy w boksie w Warszawie w 1953 roku, pomimo tego, że cierpiał już wtedy na gruźlicę? Proste. Na gruźlicę? Bardzo prosto. Na gruźlicę tam. No gruźlicę. Też już nie żyje. Tak. No wszyscy nie żyją. No jeszcze jest Kasprzyk, jeszcze Marian. Nie, ale Mariana nie było w 53. Ja mówię, ale generalnie z tej szkoły naszej. Nie, tak. Czas liczyć. Kukier jako ostatni zszedł. Czas. Fight drive. Czas. Zastanawiasz nad co różnymi opcjami. Zastanawiam się. Chychła, ale nie chychła chyba. No, 5. 4. 3. Najwolniejsze 5 sekund. No to Zygmunt Chychła strzelę, ale nie jestem pewien. Komputer, proszę bardzo. Po męsku. I tak jest. Tym razem ryzyko się opłaciło, nawet w przypadku tej pewnej niepewności. Przypominamy oczywiście zdobywca także złotego medalu w tych Mistrzostwach Europy, w których zdominowaliśmy Europę. I uwaga, pytanie następne. Kategoria ringowa historia od człowieka. Straszny człowiek zza oceanu, tak się nazywa ten ktoś. A pytanie jest z cyklu Kim jestem? I uwaga, tak brzmi jego biografia w najważniejszych faktach. Jestem Amerykaninem. Zdobyłem wakujący pas mistrza federacji WBC w kategorii ciężkiej. Pokonałem wówczas Grega Page'a. Większościową decyzją pokonałem Tonego Tapsa, co zaowocowało z kolei... Większościową decyzją pokonałem Tapsa i Page'a. A były jeszcze kolejne fragmenty tego pytania, kilka jeszcze. Był uzupełnić historię, tak. Ale tak. Z Page'em wygrał, a potem z Tapsa. Wydaje mi się, że Tim Witherspoon. Co ty na to? Tim Witherspoon albo Pinklon Thomas, ale wydaje mi się, że raczej jeśli dwóch, znaczy, bo dwukrotnym mistrzem świata był Witherspoon, więc Witherspoon. Tim Witherspoon. Robert, podejmij decyzję. Tim Witherspoon. Pierwsza decyzja zawsze podobna jest najlepsza. Tak? Według badań. A zobaczymy, co komputer na to. Czy jak na lato. Wracamy. Wróciliście. Mała wiedza bokserska, ale duża psychologiczna. Odrabiacie w tej chwili straty. Oczywiście dalsza część tego pytania zawierała takie oto informacje, co zaowocowało zdobyciem pokonania Tapsa pasa mistrza WBA. Nosiłem przydomek Terrible. W 1998 roku walczyłem w Polsce w hali ludowej. We Wrocławiu zmierzyłem się z Andrzejem Gołotą i to już wtedy mielibyście... To już podpowiedź gruba. Ogromna jasność. Tak jest. Pamiętam, jak pan Janusz mi opowiadał o tej wizycie Tima Witherspoona, że w zasadzie ten Tim Witherspoon był tak uroczym człowiekiem, że później panie, które, nie pamiętam, czy to był kioskarka, mówiła, czy nasz wygrał.
Nasz team, tak. Tak, i to był nasz team. Nasz team. Hotelu, Nowotel we Wrocławiu. Różne były historie, pamiętam po walce Kliczki z Adamkiem, z kolei przyjechali tacy biznesmeni z Ukrainy, jednego o 6 rano jeszcze zaczęło nosić, jeszcze chciał gdzieś tam szukać jakichś wrażeń po Wrocławiu i skończyło się tym, że wylądował w szpitalu bez portfela i bez kilku historii. Tak to wygląda. Polski kolory. Tak jest. Pytanie z kategorii ringowa historia. Darek ze Skarżyska Kamiennej. Skarżysko Kamienna po raz drugi w dzisiejszym programie się nam pojawia. Chyba wszyscy pamiętają tę galę Marcina Najmana i w związku z tym wtedy złapali wszyscy miłość do boksu. I uwaga, Dariusz Michalczewski niemalże całą swoją karierę zawodową był związany z Niemcami. Przed przejściem na zawodowstwo stoczył jednak jedyną w historii swych startów walkę na terenie Stanów Zjednoczonych. Przed przejściem na zawodowstwo. W którym roku się ona odbyła i kto był jego rywalem? Tu jest problem. Niech się męczą. Nie mam pojęcia. Jeju, do tylu wywiadów się przygotowałem z Markiem, a nic. No, mam informację od komputera, który wie wszystko i ma nieraz, mimo że nie jest człowiekiem, uczucie litości, powiedział, że wystarczy podać nazwisko. Gdzieś tak w kuluarach, panowie, tak mi się coś przypomina, że ktoś coś dzisiaj ze mną, jeszcze tu przed programem, schodziliśmy, zjeżdżaliśmy i tak dalej, takie coś się tu przewinęło. No chyba muszą się lepsi z nim zmierzyć. No jeżeli nikt się nie zgłasza, ponieważ wcześniej sami zgłosiliście się i tak mimo wszystko, w tej trudnej sytuacji jakaś tam była taka wątpliwość, kto ma startować, to i tak w tej chwili będę musiał was wyznaczyć na początku. I słusznie, bo jak pan Janusz czegoś nie wie o Darku Michalczewskim, no, to w zasadzie ciężko. To znaczy, musiałbyś to zupełnie. Żeby ktokolwiek inny wiedział. To znaczy było. A ten gościu zrobił potem w boksie zawodowym niejaką karierę. I to nawet, niejako. No. Tak, tak, poczekaj. Facet. No to. Dobrze. No muszę to każe mi klikać, tak? Jesteście na musiku w tej chwili, w pokerze. Dobrze, to jeszcze raz. W życiu jak w pokerze. Przeczytaj całą. Dariusz Michalczewski niemalże całą karierę zawodową był związany z Niemcami. Przed przejściem na zawodowstwo stoczył jednak jedyną w historii swych startów walkę na terenie Stanów Zjednoczonych. W którym roku się ona odbyła, to sobie darujemy. I kto był jego rywalem w tym pojedynku? No Boże, kochany, to zupełny. To. Nie musi być imienia, może być sam nazwisko. Nie, to musiało być, wiesz, no to przede wszystkim w kategorii półciężkiej. Kto tam mógł boksować w kategorii półciężkiej? No to z amerykańskim pięściarzem, tak? A to wychodzi. No nie chcę. Nie wiem, czy komputer mnie nie poradzi za karę. Bo ja mam z kolei pod sobą taką opaskę. Słuchaj. Na całe się. Tak się zastanawiam. Nie pamiętam zupełnie, ale Krzesło. Będę strzelał, no to jest niemożliwe. Coś mi tak chodzi po głowie, ale to jest nie ta kategoria. To był rok, czekaj. Darek zaczął karierę zawodową w 91 roku. Czy tak wcześnie, nie wiem, Williams. Komputer! Mam wytrzeszcz oczu, nie dlatego, że mnie poradziło, yes. Tylko po prostu jednak w ostatnich rzutem na taśmy. Jeremy Williams, Puchar Olimpijski, rok 1990. Brawo. To duże brawa. To nie, bo tak, wiesz, bo to był mały, ciężki, no ale, mały ale, trend, ale mógł, jako młody chłopak mógł boksować teoretycznie w półciężki. Coś niesamowitego. To jest ta sytuacja, kiedy w 95 do grywki strzela się podstawowego czasu bramkę. Pytanie teraz, uwaga, od widza. Panie Januszu, nie tak nerwowo, ale ty akurat w tym przypadku nie byłeś nerwowy. Byłeś opanowany, skoncentrowany do bólu oraz Sherlock Holmes. I uwaga, pytanie, przypominam, kategoria ringowa historia. Boks po raz pierwszy znalazł się w kalendarzu Igrzysk Olimpijskich nie tak dawno, bo w 1904 roku. Kawał czasu, z drugiej strony, pisze nasz interlokutor. Wymień trzech pięściarzy, którzy w tej długiej historii boksu olimpijskiego zdobyli najwięcej złotych medali. Trzech pięściarzy, którzy zdobyli w boksie olimpijskim w historii od roku 1904 najwięcej złotych medali. Najwięcej złotych medali. Igrzyska olimpijskie. Trzech gości zdobyły po 3 złote medale. Ja mówię o tym, to jest Laszlo Papp jako pierwszy, to Philo Stevenson jako drugi i Felix Savon jako trzeci. Maciek Miszkin się nie zgadza. Na 100%. Żartuję oczywiście. Proszę bardzo, przechodzimy do weryfikacji komputerowej.
szybko, sprawnie, jednoznacznie w tej kategorii mamy w tej chwili remis 2-2. Gdybyście nie przegrali tak dosyć samotnie tej drugiej kategorii, byłoby na pewno bardzo, bardzo ciasno z tym werdyktem. To jaki jest teraz wynik? W tej chwili wynik jest korzystny dla was. 9-5. Tak, 9-5. Mhm. Przewaga rośnie, aczkolwiek jeszcze nie jest rozstrzygająca. I uwaga, pytanie od widza z okolic Garbu Gielniowskiego. No tam są bardzo trudne pytania z okolic Garbu zadawane. To wiem na pewno, nawet jeszcze go nie czytając. No i rzeczywiście mnóstwo informacji w tym pytaniu jest zawartych. Pół godziny mi to zajmie odczytywanie. Mniej więcej tak się zaczyna ta historia. Max Schmeling rozpoczął karierę zawodową w 1924 roku. Zakończył ją zaś 3 lata po II wojnie światowej. Dożył późnej starości i pozostaje najdłużej żyjącym mistrzem kategorii ciężkiej. W jakim wieku zmarł... 96. 100 lat. Komu życzysz? Max Schmeling. A, Max 100 lat, 100 lat, tak. I to jest wszystko już na ten temat? Tak. W jakim tak wieku zmarł Max Schmeling? Tak. Proszę bardzo, komputer wobec tego. A, jednak. 99. 99. 99. Nie było tolerancji tym razem. Ale czekaj, czekaj. Dwa razy szkoda. Że tak 99. Nie zdążył. Przygotowali tam imprezę na stulecie. Ale poczekaj, a jak liczymy, jak jest rocznikowo, czy jak dokończył? No nie, no. Dokończył. Tak jak liczę. To być skończone. Nie, no muszą być. Mówiłem, że trudne pytania z tego Garbu Gielniowskiego. Szczególnie jak mówimy o 99-100. W zawodach się startuje rocznikowo. Edziu, rocznikowo 100 wychodzi. Mógłbyś... No to rocznikowo tak, no, no. Może jeszcze no, jury d'appel w przyszłym roku gdzieś tam. No to my zgłaszamy ten apelację. Tak jest. Pogadajcie sobie na ten temat, przygotujcie, kto nam ją napisać i w jakiej formie. Natomiast ja w tym czasie do widzów zwrócę się z pytaniem od widza XXX, który też dzisiaj już funkcjonuje nie po raz pierwszy. Wszędzie pisano o tym stuletni Max Schmeling zmarł także. Tak, tak, oczywiście. No państwa, nie, który pierwszy jako pierwszy pokonał John Smoking Frazier'a? To jest takie pytanie do państwa w czasie, kiedy oni tutaj wściekają się i mają srogą zemstę. Ale to nie jest, wiesz, to znowu nieprecyzyjne pytanie. Przypominam raz jeszcze, John Smoking Frazier, kto był dobra pierwszym, który go pokonał na zawodowym ringu. I uwaga, odpowiedź do państwa jest taka właśnie, odpowiedź przypominam jeszcze tylko George Foreman. George Foreman. Idziemy. Człowiek, który między innymi zajmuje się produkcją bezdymnych grilli i tak dalej. Teraz szybko mu poszło. Proszę państwa, przechodzimy do decydującej kategorii, tej kategorii, która zowie się Światowe Deski. Też nie mowa o tartakach i tak dalej, tylko ciągle o ringach. A sytuacja punktowa wygląda w tej sytuacji tak, że jest 9-6. Już jest tak bardzo blisko, a jeszcze ciągle nie przekazaliście tego. Uwaga. Zaczynamy wobec tego. W jakim kraju swoją pierwszą zagraniczną, podkreślam, walkę stoczył niejaki Mike Tyson? Dawid ze Straszyna chciałby tę odpowiedź na antenie uzyskać. W jakim kraju swoją pierwszą zagraniczną, zawodową walkę stoczył niejaki Mike Tyson? Coś wcześniej było. Czekaj. Zawodową walkę, nie amatorską, nie tego. Nie, wydaje mi się, że co, Anglia? Pierwszą? Pierwszą zawodową, zagraniczną. Czekaj, ale było coś przed tą sensacją? Z Pasterem Douglasem? Czekaj, próbuję sobie odtworzyć... Znaczy przed Douglasem był w Japonii jeszcze raz na pewno. Okej. Okay. Bo właśnie to jest kwestia, czy Japonia, czy coś innego? Rok przed Japonią, tylko czekaj, bo ja próbuję jeszcze... Nie, ale z Bruno to nie było, to nie było, więc... Nie no, chyba Japonia. Japonia. Tak? Japonia. Komputer, proszę bardzo. Na zielono, zgadza się z Tony Tapsem, Tokio Drome. Tak. 1988 rok, 34. walka zawodowa. Punkt dopisany zostaje na wasze konto i robi się 9-7. I pytanie następne, znów Światowe Deski, Maciek, ale nie Rudy Maciek. To jest takie, nie wiem do czego pijące pytanie, patrzę na Maćka Miczkina i na inne. Czy to właśnie kolejne dno jeszcze? A nie Rudy Grzesiek? Jak już był... podszywa się właśnie. I uwaga, pytanie jest takie. Kto był pierwszym mistrzem świata kategorii półciężkiej, który sięgnął
po tytuł w kategorii ciężkiej następnej. Ty byłeś pierwszy? Ja byłem pierwszy. Ja byłem pierwszy. Maciek kapitalnym refleksem się wykazał. Zastanawiam od tych, wiesz, od tych starych. Na pewno Michael Springs jest. A z tych starych. Jakbyś ty jeszcze. Gdyby miał, nie wiem, czy dobry. Przypomnę, kto był pierwszym mistrzem świata kategorii półciężkiej, który później sięgnął po tytuł mistrza w kategorii ciężkiej. Ale też bez przesady. To? Nie. Oczywiście chodzi o boks zawodowy. Nie pamiętam tego, czy jak było z tym Fitzsimmonsem. Zastanawiam się nad tym Fitzsimmonsem, wiesz, ale nie pamiętam, a tam było, jeden był średni, drugi był... Nie bądź tu teraz mądry. Tak, to który jest historia w sumie większa. Tak. Który sięgnął, mówi z półciężkiej. Najpierw był mistrzem półciężkiej, a potem... Tak. Poniżej tam 70. Bo byli tacy, którzy walczyli. No Arcimur walczył na przykład, ale przegrał z półciężkiej. No, ale Arcimur nie był mistrzem świata. Nie był mistrzem świata, tak samo Braddock nie był mistrzem. A nawet coraz mniej czasu, niespełna już 10 sekund. Ale nie był ale nie był w półciężkiej. No czekaj. 5, 4... Jedziemy tego z Fitzsimmonsa. 3. No dobra, dam tego Fitzsimmonsa, ale moim zdaniem to błąd. Komputer, proszę bardzo, weryfikacja. Oj, to musiało boleć. Ile razy dostałem. Jest 9 do 8. Michael Spinks, który pokonał Larry'ego Holmesa w 1985 roku. Tak, no ale my w tych quizach piłkarskich też niejednokrotnie naprowadzamy się. Tak, dalej pokonał Larry'ego Holmesa w 1985 roku. Była to 21. obrona Holmesa, zresztą jako ciekawostkę dodam. I słuchajcie, pytanie następne. Robi się ciasno. 9 do 8. Ciągle prowadzenie zespołu lewoskrzydłowych. I pytanie jest takie. Krążyła kiedyś taka plotka, że były mistrz świata kategorii średniej jest kuzynem reprezentanta podówczas Anglii w piłce nożnej Paula Innesa. O jakiego pięściarza chodzi? Który były mistrz świata kategorii średniej był, jak mówiła plotka i bardzo dużo się na ten temat pisało, kuzynem byłego reprezentanta Anglii w piłce nożnej Paula Innesa. Paul Innes, piłkarz, który grał przez lata w Manchesterze. Paul Innes to był kot natomiast. United, przepraszam. Mm-hmm. Obaj przylecieli z Barbadosu. Masz to, my teraz bierzemy, czy... Bo nie wiem, czy... Teraz niestety wy. Teraz na nas. Tak, jeżeli nikt się nie zgłasza dobrowolnie, to zostajecie naznaczeni. Z Barbadosu. Mistrz świata to musiał być, na pewno musiał to być, jak to była średnia, no to są dwa wyjścia, patrząc tak realistycznie. Czyli Eubank albo Ben. Wydaje mi się, że bardziej Nigel Benn też fizycznie jest chyba bardziej podobny, powiedzmy. Zatem Eubank jest chyba z Jamajki, z tego co pamiętam, więc... Ale czy jeszcze dla mnie było jakiegoś brytyjskiego? Harold Graham nie był mistrzem świata, więc on nie pasuje. No Steve Collins raczej nie, na pewno. Jeszcze Michael Watson. Tylko czy Watson nie był... Ale Watson chyba nie był mistrzem świata. Bo on przegrywał z McCallumem i... Nie, no dobra, nie ma co... Tu miałeś dwa argumenty, zarówno jeśli chodzi o pierwsze wskazanie i o podobieństwo, tak? Tak, ja bym dał Nigela Benna. Nigel Benn, tak. I komputer, proszę bardzo. Proszę Państwa, mamy w tej chwili 9 do 9. Nieprawdopodobnie zacięta rywalizacja. I pytanie, proszę Państwa, następne. Światowe deski, pytanie, duch puszczy nokautuje. Zobaczymy, co kogo teraz nokautuje w odpowiedzi. I brzmi ono następująco. Dla jakiego kraju złoty medal olimpijski zdobył późniejszy mistrz świata kategorii ciężkiej, pogromca Andrzeja Gołoty, popularny. Kurczę, no co? Milimetr. Lennox Lewis, Kanada. Tutaj chyba nie ma wątpliwości.
Proszę bardzo, komputer, masz je czy nie masz? Nie masz, jest oczywiście, tak jest. 10 punkt, 10 do 9, walka jest na niesamowitym styku. Szkoda, że takie łatwe. No. Nie, no nie myślałem, że działasz takie łatwe. No. No ale tutaj też właśnie w niektórych sytuacjach trzeba zadziałać błyskawicznie, to Maciej cały czas pilnuje, tym razem Janusz też był czujny, Janusz też wyciągnął wnioski z pierwszych tu. No programów. Tak, no dzisiaj zupełnie inna technika naciskania tutaj. Tak, nie, ja Janusz, kciukiem tak bardziej dociska, tak? Tak. Pan Janusz w idealnym momencie, bo wcześniej widziałem, że były problemy w trakcie pytania. Jest timing. Tak, nie timing. No i panowie, lepszy od mailu. Pytanie albo na wagę zwycięstwa, albo na wagę remisu. I teraz oczywiście te wszyscy w blokach, proszę bardzo, założyć korki do tego, tak taśma przygotowana do podniesienia. Dawid ze Straszyna, twoje pytanie, Dawidzie, może być już rozstrzygające w tej rywalizacji. Strach się bać i uwaga. Światowe deski, przypominam, to jest to pytanie z tej kategorii i brzmi ono następująco. Saul Alvarez w swoim bilansie ma dwie walki zakończone remisem. Drugą walkę zremisował z Golovkinem. A z kim zremisował swoją pierwszą walkę? Kurde, to nie takie proste. Czekaj, nie takie proste. Czekaj na ciebie, wiesz? Czekaj, czułem, że będzie takie pytanie. Z kim zremisował? Drugą walkę zremisował z Golovkinem. A z kim zremisował pierwszą? Czekaj na ciebie, bo już nie. Ale wiesz, widziałem, że jesteś taki nienastawiony na to musi chodzić na początku, tak? Przed tymi wszystkimi walkami właśnie o to chodzi. On miał jedną bliską z gościem, z którym później zrewanżował się, jak miał tam 15 lat, ale tam dali mu chyba jednym punktem wygraną w takiej walce czterorundowej bodajże. To nie może być to. Z kim zremisował Saul Alvarez? Była to sprawa skandaliczna, werdykt z mojego Mayweatherem, ale to jest zupełnie inna historia. Z tymi wszystkimi wielkimi... To miał remis? Tak mi się wydaje, no bo gdzie... I trzeba podać nazwisko? W wielkich walkach. Tak, tylko w wielkich walkach nie było remisu. Imienia odbierzmowania... Nie no, w wielkich walkach poza Golovkinem remisu nie miał, no. To jest prawda. No niestety, znowu ten stary, dobry czas upływa błyskawicznie i tak dalej. Dobra, kopcie. Pozwolę sobie od pięciu odliczać powolutku. Pięć. Czekaj, jeszcze. Jeszcze raz. Zaczynaj jeszcze raz. Ekstra time. Niech się poznęcają tak wzrokiem. Jakieś nazwisko rzucicie, obojętnie jakie. No, uwaga. No i niestety. To licz. Teraz licz. Pięć, cztery. Pięć, cztery, trzy. Może Ramirez. Dwa. Ramirez. Proszę bardzo. Nie, czy to jest Ramirez? Nie. To nie jest Ramirez, proszę Państwa, jest 10 do 10. Pierwsza taka sytuacja w historii. Facet nazywa się Jorge Juarez albo Juarez może. Nie, no. 2006 rok była to jego piąta walka zawodowa. To własny ojciec, bo nie pamiętam. Tak. Proszę Państwa, i teraz tak. Za chwilę pytanie decydujące to o tym, kto sięga po pytanie dodatkowe, ale nim to nastąpi, to jeszcze panowie krótkie pranie mózgów i dla widzów pytanie jest następujące. Jaki był przydomek ringowy Tomiego Morrisona? To jest do Państwa pytanie, przypominam. No właśnie, ci, którzy myślą, że książę, to tak, Duke to oczywiście. Był lepszy, Morrison czy Gołota? No, tak to pytanie. Wyglądało. I proszę Państwa, to jest zaklęte pytanie tajemne, które wydobyłem gdzieś tam. Jaka jest teraz tutaj taktyka? Taktyka jest taka, kto nie odpowie, to pytanie, ten wygrał. Oczywiście, jak to nie odpowie, to rywale zdobywają. Ale jeśli to, czy nikt nie naciśnie, to... Ponieważ jest 10 do 10, jeżeli nikt nie naciśnie, to będziemy się wtedy głowić. Damy monetę. Taktyka jest uczciwa. Damy monetę. Będę Wam jakiś podpowiadał kolejne rzeczy. Masz monetę, Jokera już dawałeś, będziesz rzucał. Indyjskie pieniądze w sobie. Nie chińskie w drugiej kieszeni. Słuchaj, czekaj, zobaczymy. No uwaga. Niech będzie, jak będzie. Niech każdy gra o zwycięstwo i będziemy tutaj, komputer będzie mi podrzucał kolejne sygnały. Co wam tu jeszcze dopowiedzieć? Jesteście nieprzygotowani. Imiona szwagrów. Ale z reguły to są dosyć proste pytania. Uwaga. Dobrze. Pytanie jest takie. Tylko teraz pamiętajcie raz jeszcze o ogrodach, czyli o refleksie. Chciałem powiedzieć o ogrodach. W 2006 roku niejaki Shannon Briggs dość niespodziewanie sięgnął po tytuł mistrza świata organizacji WBO. Z kim ten pas? Ja pierwszy! Tak, Sergiej Lachowicz. Lachowicz. To jest takie pytanie. Pytanie, ale ja tak, skosował w ostatniej rundzie chyba Lachowicz. Ale pytanie może być inne. Z kim przegrał w pierwszej obronie? Nie. Weź przeczytaj jeszcze raz, proszę cię. W 2006 roku Shannon Briggs dość niespodziewanie sięgnął po tytuł mistrza świata organizacji WBO. Z kim ten pas? Z Sergiej Lachowicz. Janusz, zgadzasz się? Tak. Absolutnie. Absolutnie nie, czy absolutnie tak? Absolutnie tak.
Komputer, proszę bardzo. Jednak, pierwsza obrona. Tak. Pozwoliliście mi, ten pas stracił. Z Ibrahimowem. A to już nieważne. Pierwszej obrony, tak. Ja ci, no tak. Tak czułem, że to pierwsze tak, to właśnie było niedokończone. Tak, tak, tak. Jak było w pierwszym... Ale to była dobra gra, dziękuję panie. Pewnie swoją powinność. Bardzo, bardzo żal, bo przegraliście rzeczywiście o włos. Bardzo dziękujemy. Tak. Gratulacje, jest. Przypominam, Kacper Bartosiak i Hubert Kęska. Dużo korzystając z błędów rywala, ale tak jest też w boksie. Tak jest. Jest ta taktyka niestety tak samo. Cóż, debiut bardzo udany, gratuluję. Chociaż to była właściwie taka... No, na styku do samego końca. Ja już komuś zgadzisz w SMS-ie, na prowadzącego, czy na zasady. Nie, sprawdzam jedną rzecz. Czy na ratownika medycznego, że nie wkroczył. To 100 lat sprawdzam. Pana Grzegorza. Nie, nie 100 lat. Takiej gry jeszcze nie mieliśmy. Tutaj jest VAR, rozumiem, subskrypcję, a propos programu, polubił te rzeźnie intelektu, jeśli chodzi o boks. Panowie też zadowoleni. W wieku 99 lat zmarł Max Schmeier. Tu był ten klucz do tego dzisiejszego zwycięstwa. Gdyby tak było, gdyby wtedy rzeczywiście Janusz doprecyzował, byłoby inaczej. Słuchajcie, dziękuję wszystkim za uwagę. Gratuluję zwycięstwu, gratuluję także wiedzy oczywiście tym, którzy dzisiaj o taki tyci jakiś tam skrawek czegoś przegrali. A Państwa zapraszam do oglądania kolejnych quizów pod napięciem. Oczywiście tych piłkarskich, ale również pięściarskich, bo one myślę też mają w sobie wielki potencjał. Do widzenia.